rosyjskich. I o to chodzi. Ale prawa, no gdzie są prawa? Przecież na historię. No dziękuję. Tylko trochę więcej odwagi. Bo jak tyle wiesz, znasz tyle historii. Oho, numer 7. Patrycja Jaworska. Patrycja, masz jakieś motto życiowe? Takie swoje, takie wiesz, takie, żeby wyjść na zewnątrz troszkę. Tak, moim mottem życiowym jest: nigdy nie pozwól, aby strach wytoczył. Aby strach wytoczył cię z gry. No to chyba. To chyba brawa. Czyli ty się nie chcesz nigdy bać, albo się bać tak, żeby nie bać się tego, co się będziesz bała, żeby się nie bać, tak? Znaczy, uważam, że powinno się wszystkiego próbować. A bardzo często właśnie strach decyduje o tym, że rezygnujemy z naszych marzeń. Nie rezygnujmy z marzeń. Brawa dla kandydatki. Numer 7. A teraz już prosimy Magdalenę Bultrowicz. Numer 8. O, są to żelanki gdzieś tam, widzę. Do ciebie mam takie pytanko. Czy ty masz jakiś swój autorytet? Nie, nie mam autorytetu. Raczej staram się wyszukiwać dobre cechy u ludzi i jak najlepiej je po prostu wykorzystywać. No i to jest bardzo słuszne akurat. Bardzo ładnie. Ty bądź autorytetem dla innych w przyszłości. I tego życzymy kandydatce i brawa wielkie. Numer 9 poprosimy. Daria Jarzyna. No, tu mamy parowozy. Czym ty się parasz? Czyli jakie ty masz zainteresowania w życiu? Głównie interesuję się fotografią i modelingiem, dlatego w przyszłości chcę otworzyć swoją agencję modelek. Także interesuję się sportem, muzyką, tańcem. Dziękuję. 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 Chyba dziękujemy, tak, dobrze. Numer 10, Sylwia Pogorzelska. O, jak się przyszła. Tak, Sylwia, no właśnie, czego nie tolerujesz u innych ludzi, powiedz mi? Myślę, że najbardziej kłamstwa, ponieważ sama jestem szczerą osobą. Kłamstwo. A wiesz, czego ja nie toleruję? Chamstwa, bezmyślności i słowa baby w języku angielskim. I tego tobie życzę. Dziękuję. Dziękuję. Aha. Rudość, proszę państwa. Przepiękna Rudość przyszła nam. Numer 11, Izabela Kozłowska. Każdy ma jakieś marzenia do spełnienia. A ty masz jakie? Ja również mam marzenie i myślę, że moim największym marzeniem jest założenie szczęśliwej rodziny oraz spełnienie się zawodowe. A się zawodowe spełnienie to znaczy co? Na przykład zostanie budowlańcem. W deweloperce będziesz robić? Mam nadzieję, że tak. Proszę! Nie dość, że mądra, inteligentna, jeszcze będzie budować naszą Rzeczpospolitą. Brawa! Już sama się pojawiła. Numer 12. Katarzyna Jaskowiak. Oho. Nie będzie łatwo. Wiesz, że była taka piękna Helena? Wiesz? Trojańska. Coś tam wiesz. No to jakie masz skojarzenia z tym, że była piękna Helena? Piękna Helena kojarzy mi się z najsłynniejszym parowozem na świecie. Ojejku, ale jak to? Czyli jednak. Jednak. Czyli jednak parowozownia górą. Szanowni państwo, brawa za świadomość. Panie, skąd przyjechaliście? Skąd ich nie przywiozła, co? Z Wolszynia. Rodzina Bogiem Silna i nie tylko widzę. Dobrze. Klaudia Olak.
Dobrze. Powiedz, co najbardziej cenisz... Najpierw powiedz, co najbardziej cenisz w sobie. O tak. Najbardziej cenię w sobie szacunek. Że masz szacunek do samej siebie? I do innych osób także. A, no właśnie. Ja pytałem w sobie. W sobie? Jesteś strasznie fajna. Też. I? No i w ludziach najbardziej cenię sobie szacunek oraz do innych osób, ponieważ sama staram się, no taka być. Aha. Jak tam rodzina? Mamy szacunek do innych, znaczy mamy do samego siebie i to się przekłada na rzeczywistość, tak? Brawo. Numer 14. Martyna Chorzelska. Słuchaj. Powiedz mi, właśnie, powiedz mi, dlaczego ty bierzesz udział w tym konkursie Mistrz Świata Parowozów 2011? Biorę udział w tym konkursie, ponieważ wraz z moimi koleżankami chciałabyśmy ratować Wolsztyńską parowozownię. I jakoś bym wypróbować, ludzie i media zainteresowały się stanem tych parowozów. Uważam, że powinny zostać troszeczkę odrestaurowane. Dziękuję bardzo. Brawo! Nic dodać, nic ująć. Aleś powiedziała. No tutaj duże, no tak. I to już wszystko? To teraz ja. Uwielbiam przyrodę, lubię jeździć na wrotkach i jestem za Greenpeace. Dziękujemy na chwilę. Dziękujemy bardzo wszystkim pretendentkom, kandydatkom, wspaniałym pięknem naszym. A ja mam przyjemność zaprosić jeszcze raz zespół Prestige Music. Już za momencik, już za chwileczkę. Wielkie brawa dla pięknych niewiast, dla pięknych kreacji. One tak właśnie będą się wybierać na wieczór panieński, jak już będą go miały.